Dzień dobry. Dzień dobry, Halko. Jesteśmy umówione. Zapraszam dalej. Trochę denerwuję, tak. Nie, nie, będzie źle. Będzie okej? To jest mi, co ciebie sprowadza do mnie. Znaczy, ogólnie jestem gotowa, żeby usłyszeć wszystko. Aczkolwiek, jeżeli moglibyśmy rozwinąć gdzieś tam linię miłości i przyszłości w tym kierunku. Okej. Jeżeli chodzi o karierę, to myślę, że wiem, gdzie idę i gdzieś tam mam to pod kontrolą. Jeżeli chodzi o pracę, no to właśnie idzie to ogarnąć, ale jeżeli chodzi o miłość, no to jest druga osoba i tego niestety nie można kontrolować. Podaj mi w takim razie swoją datę urodzenia. Ja ci powiem, co w niej jest. 2 sierpień, 86. Bardzo fajne karty na biznes. Jesteś babką biznesową, jesteś babką bardzo konkretną. Zgadza się. Tak, u ciebie tutaj jakby pieniądze to taki, wiesz, konkret, zamordyzm. To dobrze wróży na przyszłość, szczególnie, że Alex jest diabelnie ambitna. Masz późne ułożenie sobie spraw uczuciowych. I teraz tak, jak późne ty jesteś... Późne ułożenie? Późne. I teraz ja ci powiem, co to jest późne. Ale szybko, a dobra, to powiedz. Późne, tak, to jest tak, bo ty jesteś 86 rocznik, to masz 30 kilka lat. Ja już ciszę o tym ręczniku. 30 kilka lat, dobrze. Spotkasz kogoś... Czyli jeszcze jej nie spotkałam, tak? Jeszcze? Moim zdaniem jeszcze nie spotkałaś okay. I tutaj jakby wszystko się cudowne i piękne wydarzy. Samotność na pewno doskwiera mi, bo ja jestem osobą bardzo towarzystką, towarzyską. Jestem osobą, która potrzebuje relacji międzyludzkiej, rozmowy, ciepła. I to nie takiego ciepła przez telefon, tylko takiego ciepła, którego mogę kogoś chwycić, przytulić, bo jestem bardzo ekspresyjna, to ja muszę to czuć, ja muszę widzieć kogoś oczu, kogoś reakcję. W Anglii trudno o kogoś takiego. Może uda się w Polsce. Moim zdaniem będzie to naprawdę piękna miłość, taka zupełnie spadająca jak grom z jasnego nieba. Aha. Ale to myślę, że to będziesz miała daleko od domu, jakkolwiek nazwać dom. Właśnie chciałam zapytać, co jest domem? Czy to jest UK, czy to jest Warszawa, czy to jest Bydgoszcz? Ciężko powiedzieć, co jest domem, ale karty pokazują, że daleko od domu. Tam dom twój, gdzie serce twoje. Tak mówią. Alex musi posłuchać głosu serca. Wiesz, ja dopiero wróciłam, ja tak myślałam sobie, że ja właśnie chciałam być trochę w Polsce. My tak dawno nie było, że ja nawet nie myślę, że jak jestem tu, to że jestem w domu. Dobra, teraz powiedz mi... Dzieci. Dobra, czy tam widać? Tutaj widać dzieci właściwie, że przynajmniej jedno dziecko. No to cieszymy się, czyli w sumie tak naprawdę... Miałabyś się martwić, to absolutnie nie, dlatego że te karty pokazują dziecko i piękną miłość. To ja ci dziękuję serdecznie za wszystkie informacje, które mi powiedziałaś. Dajcie uściskam. Dzięki. Nie, no tak. O. Fajnie by było, że dzielić życie z kimś, kto ma takie same spojrzenie na świat jak ja, co mogłabym niektóre experience dzielić z nim, czy robić jakieś plany na przyszłość, ale bez tej osoby też dam radę, dawałam radę do teraz, więc dam radę i w przyszłości. Aczkolwiek byłoby miło. Alex też chętnie dzieli się swoim życiem. Nie tylko z followersami, ale przede wszystkim z mieszkającą w Bydgoszczy mamą. Ważna sprawa, zostaniesz babcią. Że co? Byłam u wróżki. Chciałam się z mamą podzielić, bo już mam swoje lata, więc mama tutaj nie pośpiesza, więc bardzo doceniam, nie pośpiesza. Mama tak tutaj trochę docieka, więc pomyślałam, że jak wróżka powiedziała, że dziecko się pojawi i na pewno jest w kartach, to mama powinna być pierwszą osobą, która się o tym dowie, bo kamień z serca jej spadnie, że w końcu zostanie babcią. A ja myślałam, że ty już jesteś w ciąży. No więc... Ty wierzysz w takie bzdury, Ola? No jak to? Przestań, ja już się ucieszyłam, że ty już jesteś w ciąży, dej. Przepraszam, co ty się zrobiłaś? Ty się ucieszyłaś? Tak. Będzie wielka miłość, pani wróżka powiedziała. Ola, po co ty chodzisz do tej wróżki? No przecież się cieszysz, a teraz już nie? No cieszę się, ale ja myślałam, że ty jesteś już. No spokojnie, spokojnie. Powiedziała, żeby też się nie spieszyć. Aha. To jesteśmy w kontakcie, potem zadzwonię, no. Dobra, na razie, trzymaj się. Pa!